Witajcie, moi drodzy, ja nazywam się oczywiście Jens, ja w dzisiejszym materiale pokażę wam, jak stworzyć donaty na stronie tipi.pl. Bardzo dużo osób prosiło mnie o takowy poradnik, także nie ma żadnej przeszkody, aby go nie nagrać. Także to zapraszam was już do oglądania. Dobra, więc przechodzimy już sobie do czwartej zagładki od lewej strony, czyli do konfiguratora, moi drodzy, i wybieram sobie pierwszą opcję spośród tych kilku tutaj, do nich sobie przejdziemy później. I tak, klikamy sobie właśnie w tą zieloną tutaj taką, nie wiem, kurde, zakładkę. I tutaj mamy 6 domyślnych szablonów. Każdy się czymś różni, na przykład ten jest taki. Tutaj mamy w ogóle jakąś owcę, tutaj mamy kolejną jakąś owcę, tylko inny tekst. I tutaj właśnie mamy nasz szablon, który nas interesuje. Teraz klikamy sobie stwórz nowy szablon. Wpisujemy właśnie sobie dowolną nazwę. I tak, jeszcze przed tym polecam sobie stworzyć tutaj jakiś, żeby to był wasz pierwszy szablon, czyli na przykład donate od 1 do 5 zł, aby po prostu zrobić progi, które pokażę wam za chwilę. Progi to nic innego po prostu jak donate od danej kwoty będzie się różnił czy od poprzedniego i poprzedni od następnego. Na tym to polega. Nikt mnie nie zrozumiał. A więc co, klikamy sobie Enter i stworzył nam się właśnie ten szablonik, klikamy sobie na niego i aby ta niebieska kropka musiała się pojawić właśnie obok niego, tu musi sobie pięknie kliknąć, no i tutaj musimy kliknąć właśnie tą ikonkę, no i możemy zacząć edytować. Syntezator mowy, no to chyba nie muszę tego za bardzo omawiać, no to jest właśnie ta Iwona tak zwana. No i po prostu wybierzcie sobie, czy chcecie mieć, czy nie, ja polecam w pierwszych donatach mieć to oczywiście wyłączone. Wiadomości głosowe to coś takiego, że użytkownik nie tylko może coś napisać w danym donacie, a może też coś dopowiedzieć od siebie, swoim głosem itd., itd. Filtr wulgaryzmów, no to filtr wulgaryzmu, chyba tego opisywać nie muszę, filtruj wybrane słowa chyba tak samo, bo to jest po prostu cenzura na dane słowo i wulgaryzm, także chyba tego nie muszę opowiadać, omawiać. Dobrze, więc tutaj, moi drodzy, nie ma nic innego jak jakieś wejście animacji. I na przykład możecie sobie ustawić inny kolor tego, na przykład możecie sobie ustawić czerwony i będzie czerwony, ale ja polecam mieć ustawiony biały w pierwszych donatach, ale to tylko i zależy od waszego gustu. Tutaj macie jakieś pogrubienie, ja polecam mieć to włączone, bo lepiej to wygląda, tutaj jakąś kurde shadow, czy co było, to było cień. Także polecam wam mieć ten cień właśnie włączony, tutaj macie jakieś przechylenie, to tylko i wyłącznie zależy od was. Kwota bez opłaty serwisowej to nic innego jak prowizja, czyli ja to polecam mieć włączone, żeby pokazywało całkowitą kwotę, jaką użytkownik wyśle. Opóźnienie powiadomień to nic innego jak opóźnienie pomiędzy właśnie donatami, ja to polecam mieć oczywiście wyłączone. Opóźnienie powiadomień to nic innego jak opóźnienie pomiędzy donatami, ja to polecam mieć wyłączone. Ustawienia wyświetlania, to są właśnie te progi, moi drodzy, i tutaj sobie wybieracie wszystko odnośnie tych progów. Ja, żeby nie bugować swoich tutaj szablonów i tak dalej, pokażę wam to na przykładzie tego na wyższych kwotach po prostu, bo nie chcę bugować tych tam, co już mam zrobione. Także to, tutaj sobie dajemy właśnie nasz szablon, który zrobiliśmy przed chwilą. Tutaj wpisujemy sobie cenę, od której ma być właśnie dany szablon. Ja wpisuję 600 zł, żeby nie bugować właśnie tego, co mam tam, już o tym chyba mówiłem. No i co? Tutaj wybieramy sobie kolejny szablon, który chcemy właśnie dostosować do naszego progu, żeby był właśnie po tym. Ja wezmę sobie swój gotowy, który już tam kiedyś miałem. I tutaj po prostu wpisujemy wyższą cenę, do której ma się wyświetlać ten donate, a od przekroczenia właśnie przykład będzie 701 zł, ktoś wyśle, to będzie właśnie sobie właśnie ten szablon. A od 600 do 70 będzie ten. Do 700. Pomyliłem się, przepraszam. Teraz przechodzimy sobie do tej zakładki z dźwiękiem i tutaj, moi drodzy, to jest nic innego jak wybieranie właśnie dźwięku do naszych dotacji. Tutaj wybieramy sobie właśnie nasz dźwięk, klikając właśnie tam na wybranie tego dźwięku, weźmy sobie ten. Tutaj wybieramy sobie tak samo, na przykład damy sobie ten i wpiszemy sobie tutaj ile nam było? Chyba 700. I oczywiście głośność dajemy sobie na fulla, żeby nie było żadnych problemów. No i zamykamy. I teraz, moi drodzy, wystarczy skopiować URL widgetu. Także jesteśmy już sobie w naszym OBS-ie i klikamy sobie właśnie na to ten plusik, przeglądarka, wpisujemy donate alert, klikamy enter i tutaj właśnie wklejamy ten link i klikamy OK. Teraz, moi drodzy, wyślemy sobie testową wiadomość, na przykład 610 zł i wpiszemy sobie testowo i wyślemy. Przechodzimy. Mówię to prosto z serca, chcę tylko pieniędzy. Tylko w ten sposób z systemem można zwyciężyć. I jak widzicie, coś takiego nam wyszło. Teraz na potrzeby poradnika wyślemy sobie większą kwotę, czyli na przykład 710 zł i pokażę wam właśnie, jak ten próg działa, gdzie teraz powinno nam przeczytać właśnie za wiadomość. Cztery kafle na mej stopie, o. Tutaj mocno kręci ją ten trap, aż zabraknie tchu. Test. 710 zł. Testowo. Jak widzicie, tym razem nam przeczytało, także myślę, że donate alerty mamy już zakończone. Dobrze, więc, moi drodzy, teraz przechodzimy sobie do rankingu wiadomości, czyli nic innego jak top donate'ów. I, moi drodzy, tutaj jakby nie mamy dużego wyboru na tyle szablonów, także tworzymy sobie od razu nowy szablon, wpisujemy sobie
top donate, ja wpiszę tak, bo już jeden mam stworzony swój i klikamy sobie właśnie, żeby go zacząć robić, musimy tak samo kliknąć właśnie na napis, żeby ta niebieska kropka pojawiła się obok tego i kliknąć tą ikonkę i świetnie. No i teraz moi drodzy, ilość wyświetlonych elementów to nic innego jak ilość tych właśnie top donatorów naszych, czy ma być ich 9, czy ma ich być 6, czy ma ich być 18. No i ja sobie polecam ustalić tak mniej więcej 5, ale to tylko i wyłącznie zależy od was. Odległość pomiędzy elementami to jest po prostu odległość, nie? Czy ma być taka duża odległość, czy ma być jakaś mała, standardowa, to tylko i wyłącznie zależy od was. Wyświetlaj ranking od daty to coś takiego jak top donaty w danym dniu, do danego dnia itd., itd. Czyli po prostu, czy ma być od ostatni tydzień, ostatni dzień, ostatni miesiąc, ostatni rok, czy wyświetlaj od daty, po prostu ustalamy właśnie datę. To już omawialiśmy w donate alertach, także nie musimy raczej tego tutaj właśnie o tym mówić. Wyświetl numerację to nic innego jak ta właśnie numeracja, która teraz znika i się pojawia. Wyświetlanie w poziomie, no to nic innego jak właśnie takie wyświetlenie, to polecam mieć włączone, bo to o wiele lepiej wygląda, moi drodzy. I kwota bez opłaty serwisowej, no to ja to polecam właśnie mieć wyłączone. Dobra, więc słuchajcie, teraz zaczynamy całą zabawę. Bardzo dużo osób ma z tym niejaki problem, także aby włączyć animację, która nam będzie właśnie tak się przewijała te całe napisy, musimy właśnie kliknąć prawym na nasz tekst i kliknąć włącz animację przewijania. No i teraz, moi drodzy, ustalamy sobie właśnie, jaki to ma być tutaj tekst, czy ma być jaki kolor i tak dalej, i tak dalej. Pozwólcie, że to sobie szybciutko zrobię i zaraz do was wrócę. A więc, moi drodzy, wygląda to mniej więcej tak. No i po prostu musicie to sobie URL widgetu, musicie sobie to skopiować i wrzucić do OBS-a, tak jak było to w danej alercie. Moi drodzy, kolejna opcja, czyli lista ostatnich wiadomości, czyli nie inaczej jak last donate. I tak, moi drodzy, z chęcią bym wam to opowiedział, ale aczkolwiek nie widzę w tym kompletnie sensu, bo to jest wszystko tak samo jak właśnie w top donate'ach, to jest na tym samym zasadzie. Tylko po prostu działa to po prostu inaczej, a wszystko się robi identycznie. Także przejdziemy sobie do kolejnej właśnie opcji. Kolejna opcja, moi drodzy, czyli cel. Tutaj mogę już wam wszystko powiedzieć, mamy jeden szablon tak samo, więc dużo się z tym nie pobawimy. I aczkolwiek możemy sobie stworzyć właśnie tutaj do poradnika jakiś tam szablonik, czyli ja sobie klikam znowuż Enter, klikam tutaj, żeby ta niebieska kropka się pojawiła i klikam tą ikonkę. Cel do osiągnięcia to jest cel nasz, to jest cała kwota, którą chcemy zebrać. Na przykład 5 tysięcy, 6 tysięcy, 7 tysięcy, 2 miliony tysięcy, nie, przecież wiem ile to jest 213 tysięcy. Halo, nie osądzajcie mnie, proszę mnie nie osądzać. A już zupełnie na serio ustawiam sobie mniej więcej taki cel, wielkość zaokrąglenia. No to po prostu jest to takie zaokrąglenie po rogach, jak możecie sobie zauważyć, teraz się tak zmieniło. To jest bardzo fajne według mnie, naprawdę fajnie się z tym postarali tutaj. Ja polecam mieć tak mniej więcej na połowę, bo nie ma co za bardzo, nie ma co za bardzo, no chyba, że macie takie overlay zrobione, no to to zależy tylko właśnie od waszego overlaya albo od waszego gustu. Ja polecam mieć tam mniej więcej tak na 40%. Licz kwotę od daty, czyli od kiedy ma liczyć daną kwotę. No i tego nie będziemy omawiać, bo to jest to samo, chociaż nie wiem po co tutaj to jest właśnie, ale dobra, nie wnikajmy. Słuchajcie, animacja dodania kwoty. To nic innego jak taki właśnie tutaj fajny tutaj kurde napisik z kwotą, która właśnie zostanie dodana do celu. Czyli na przykład przyjdzie donate o wielkości 5 zł i tutaj właśnie się wyświetli nam 5 zł, wyjdzie z tego paska i się schowa. I się doda. No i na tym to polega. Kwota bez opłaty serwisowej i tutaj, moi drodzy, to jest jedyne, w czym polecam właśnie mieć wam to włączone, żeby pokazywało wam, ile dokładnie macie już uzbierane pieniążków na dany cel. Prowizją wziętą i tak dalej, i tak dalej. Tu opisu waszego celu, czyli po prostu tytuł, nie? No możecie wpisać, ja mam w przypadku remont mojego pokoju, ale wy możecie wpisać wszystko inne. Albo to samo, co ja. Bo może jesteście moimi wielkimi fanami i zbieracie to samo, co ja, nie? No, żartuję sobie teraz, ale możecie wpisać sobie na przykład komputer, no i piszę wam komputer. Oczywiście sobie to możecie przenieść na sam środeczek i wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście kolor paska też możecie sobie jakoś zmienić, mniej więcej na kolor żółty. I wygląda w ten sposób, to tak samo możecie sobie zmienić kolor paska tła i możecie dać sobie to na przykład czerwone. Kopiujecie sobie URL widgetu i macie. Oczywiście musicie wkleić do OBS-a. Kolejna opcja, moi drodzy, czyli odlicznik czasu do końca transmisji. Klikamy sobie tą zieloną zakładkę, tworzymy sobie kolejny szablon, wpisujemy sobie Alleluja. Klikamy Enter, tak samo musi ta niebieska kropka być obok napisu, klikamy tak samo tą ikonkę. I moi drodzy, tutaj mamy od jakiej kwoty ma doliczyć czas, my sobie wpisujemy na przykład 5 zł. Złotówka dodaje do licznika, załóżmy 180 sekund, czyli 3 minuty doda to 5 zł. Początkowo odliczę do daty,
Czyli na przykład damy sobie, że ma odliczać nam do 20, chociaż nie, to już było, moment. Ma odliczać nam na przykład do 7 grudnia, załóżmy, godziny, 3 nad ranem, albo 5. Animacja dodania czasu, czyli właśnie to samo, co było właśnie w liczniku, w celu donate'ów, to jest właśnie taka sama animacja. Filtr organizmów już to omawialiśmy, nie będziemy po raz kolejny omawiać. No i w sumie to tyle, kopiujecie sobie URL widgetu. Aha, no tutaj możecie sobie oczywiście jeszcze skopiować, znaczy możecie dać sobie inny kolor, nie tak samo, jakby polega to na tej samej zasadzie. No i w sumie to tyle. A więc moi drodzy, jeśli macie jakikolwiek kłopot z robieniem takich donate'ów lub macie jakieś inne pytania, piszcie w komentarzu, ja z chęcią je poczytam oraz na nie odpowiem. Także co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. Yo!